Jak mówią starożytni mędrcy, jesteśmy ogrodnikami własnej duszy. Z taką samą miłością, z jaką dbamy o kwiat, powinniśmy dbać o naszą duszę. Idioto, to boli. Na co się gapisz? Czego chcesz? Dopiero teraz zobaczyłem, że niezła jesteś. Szkoda by było nie wykorzystać takiej laski. Puszczaj. Wstań. Na pewno mamusia czegoś cię nauczyła. Pokaż. Idiota. Zatańcz dla mnie. Zatańcz jak mamusia. Podoba ci się to? Będziesz zadowolona. Zaopiekuję się tobą. Będziesz zachwycona. Więcej tego nie rób. Nie dotykaj mnie. Zostaw mnie. Nie krzycz. Roberta tu była. Puszczaj, idioto. Spokojnie. Rozluźnij się. Odejdź. Zostaw ją. Co tu robisz? Jesteśmy zajęci. Zostaw ją, bo cię zabiję. Lepiej odejdź. Mam broń. Zastrzelę cię. Nie, Diego, wyciągnij ją. Pokaż, czy to prawda. Po co? Podejdź. Puść ją. Diego, odejdź, to niebezpieczne. Pokaż broń, jeśli ją masz. Po co? Jesteś chory. Wszyscy są przeciwko loży, idioto. Nie rozumiem. Przyszedłeś tu w ich imieniu, czy swoim? Chcesz skończyć szkołę, potem studia, mieć rodzinę i dzieci? Czy wolisz zostać tu? Diego, odejdź, proszę. Obwód z trapezu wynosi 51 cm. Różnica między podstawą i górą to 5 cm. Wartość każdego z boków to 2 razy 5 cm. Nic nie rozumiemy. To proste, spróbujcie. Niemożliwe. Niech pan ją czymś zajmie. Musicie spróbować. Mam ją czymś zająć? Spróbuję. Chwileczkę, nie bardzo rozumiem. Czego? Mamo, zadzwoń do wszystkich rodziców. W nic się nie wpakowałem. Dlaczego mi nie wierzysz? Mamo, posłuchaj. Zadzwoń do rodziców. Wszyscy muszą tu przyjechać, jak najszybciej.
Está bien. Ok. A zatańczymy? Contigo? Z tobą? Dlaczego nie? No, o sea, sí, pero... No, chętnie. Nie wiedziałam, że lubisz taką muzykę. Nie umiem tego tańczyć. Ja też, ale spróbuję. Teo ci się podoba? Co? Nie płacz. Pomogę ci. Już. Bardzo bolało? Nie. Mogę wstać? Ależ skąd? Jesteś osłabiony, możesz upaść. Postaraj się jak najmniej ruszać. Musisz wypoczywać. Co robisz? Kładź się. Muszę iść do Jose. Ona przed chwilą wyszła. Ale ja muszę. Połóż się. Proszę. Sam zobacz, co zrobiłeś. Dopiero co byłeś w ciężkim stanie, a już chcesz wyjść? Zawołam pielęgniarkę. Nie ruszaj się stąd. Bardzo krwawisz. Mogę panią prosić? Nie zrozumiałem. Wyjaśnij to. Odkąd tu jesteś, tylko mi przeszkadzasz. Ależ skąd? Chcę się nauczyć. Wyjaśnij to trochę lepiej. Co za brak szacunku? Co, chęć nauki? To normalne. Matematyka nie jest dla wszystkich. Twój mózg jej nie przejmuje. Może jeśli dobrze to wyjaśnisz, przyjmie. Jesteś nauczycielką. Uczenie to twój obowiązek. Chcę, żebyś stąd wyszedł. Wyjdź. Pracujemy razem. Przyzwyczajaj się. Masz stąd wyjść. Cisza. Można wiedzieć, co się tu dzieje? Profesor Madariaga nie chce wyjść i przeszkadza mi w lekcji. Niech pan wyjdzie i nie przeszkadza. Nie chcę. Dam ci ostatnią szansę. Odejdź stąd. Daruję ci życie. Ale o niej zapomnij, bo jest moja. Odejdź. Dobrze, wygrałeś. Ale jeśli jej dotkniesz, zabiję cię. Jasne. Chodźmy. Wstawaj. Zostaw mnie. Ruszaj się. Dasz radę. Puść go, idioto. Umrzesz, kretynie. Drają, pożałujesz tego. Ah!